jesteśmy na uroczystym otwarciu kolejnego wejścia w historię. Już okoliczności, w jakich się spotykamy, zostały po części przedstawione. Ten kamień graniczny jest jednym z czterech, który uzyskaliśmy dzięki pomocy i dzięki zgodzie pana burmistrza gminy Skarszewy, za co jeszcze raz dziękuję, ale informacje o nich, o tych kamieniach nasz dział archeologiczny otrzymał od pana przewodnika Rafała Krause. Bez tej jego inicjatywy informacji to dzisiejsze spotkanie nie mogłoby się odbyć, dlatego też panu Rafałowi z tego miejsca serdecznie dziękuję. Panu burmistrzowi też oprócz podziękowań osobistych chciałem też złożyć podziękowania dla wszystkich osób, pracowników urzędu, którzy także przyczynili się do tego, że te kamienie graniczne do nas trafiły. Jest to, można powiedzieć, zwykły kamień z symbolicznymi dwiema literami. Po jednej stronie jest P, po drugiej stronie jest literka D. Jednak jest to niezwykle ważny symbol i bardzo się cieszę, że możemy mieć takie eksponaty w naszych zbiorach, że mamy okazję Państwu te eksponaty pokazywać, także wszystkim innym zwiedzającym. Kamień jest jednocześnie symbolem tego zaangażowania i poświęcenia osób, które po zakończeniu I wojny światowej dążyły do tego, żeby znowu na tych terenach była Polska. Jest też symbolem tych strasznych wydarzeń, o których wspominał pan burmistrz, które miały miejsce na Pomorzu. A właśnie te kamienie, nawet dla Niemców, którzy objęli tutaj rządy po 1939 roku, one też były symbolem tego znienawidzonego traktatu wersalskiego i jako takie były zaciekle niszczone i wykopywane. Te kamienie z granicy polsko-niemieckiej uznano za potrzebne i przeniesiono na teren przejazdu na linii kolejowej Skarszewy-Stargard i wkopano. Dzięki temu przetrwały, nie zostały zniszczone, wykorzystane jako kruszywo. Dzięki informacjom i inicjatywie wielu osób mogliśmy je otrzymać, a dzięki woli dyrekcji mogliśmy zaprezentować Państwu od dzisiaj w ramach akcji Wejście w Historię. Dziękuję bardzo.